Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj jesteśmy w Nikozji, czyli w stolicy Cypru i zapraszam Was tutaj na tour po tym mieście. Zobaczymy, jak wygląda, czy jest tu coś ciekawego do zobaczenia, czy nie. O, już jedną rzecz widziałem. Popatrzcie, jak tutaj handel funkcjonuje. Jest tu jakiś rower przypięty, jest napisane, że rower na sprzedaż za 140 euro. Tak po prostu przypięty. No świetna reklama, bo tu mnóstwo ludzi chodzi. No dobra, idziemy w miasto teraz i dzisiaj chciałem już od razu teraz zapowiedzieć, że zrobimy sobie właśnie taki trip po Nikozji, ale nie tylko trip w sensie spacerowania, ale zrobimy też taki gastro trip. Popróbujemy różnych cypryjskich potraw, także zostańcie ze mną, film nie będzie długi, mam nadzieję, że nie nudny. Lecimy. Weszliśmy w pierwszą ulicę, tutaj nie ma co pokazać na razie, ale chciałem tylko powiedzieć, że zapłaciliśmy za parking 3 euro. I to będzie na 4 godziny, a na dłużej niż 4 godziny jest 5 euro. Także no, tak jak mówiłem w którymś tam filmie wcześniej, że jest dużo parkingów za darmo, a jeśli już się płaci, to naprawdę jakieś nieduże pieniądze. Dobra, zaczynam filmować, pokazywać Wam, jak wygląda centrum Nikozji, bo jesteśmy właśnie w okolicach centrum. Zaraz będziemy wchodzić, będziemy się gubić w tych uliczkach takich ciasnych, bo ja przynajmniej tak lubię. Tak lubimy generalnie właśnie gubić się, jak jedziemy gdzieś coś zwiedzać, to nie, że konkretnie chodzić według jakiegoś tam planu. Jak ktoś lubi to, to lubi, nie? To ja tam nic nie mam do tego, ale lubimy się zgubić, bo z reguły się trafia na coś, co na przykład nie jest w przewodnikach, albo coś, kto nie poleca. Także tak sobie śmigamy. No i od razu uderzamy do jakiejś tawerny fajnej, takiej typowo greckiej tawerny, żeby sobie popróbować cypryjskiego jedzonka. No tylko oczywiście musimy znaleźć. Wybór pewnie jest szeroki, ale no, trzeba poszukać. Szału pewnie nie ma. No taka typowa architektura dla starych miast, gdzie jest klimat ciepły. Kolorowe budynki, okiennice. To fajnie wygląda, to mi się podoba. Teraz też można we Włoszech czy w Hiszpanii, kontynentalnej Grecji znaleźć. No i jest tutaj bardzo, bardzo ruchliwie, że tak powiem. Ludzie z każdej strony, samochody, jest głośno, ciasne uliczki. No ale tak, tego się spodziewałem generalnie. To, co ja zauważyłem na samym początku, to jest tutaj straszna multikulturowość, no bo do tej pory tam, gdzie byliśmy na Cyprze, Aja Napa i te okolice, to generalnie samych Greków albo Turków widać, natomiast tu jest duża multikulturowość. Nie to, żebym miał coś do tego, po prostu tylko wspominam, że jest tutaj bardzo dużo Hindusów, Azjatów, Afroamerykanów. Wymieszane towarzystwo generalnie. Zobaczcie, tam są protestujący. Palestyńczycy oczywiście. Tam jest policja, obstawia temat. Nie dziwię się. A mają napisy po grecku, szczerze mówiąc, to ja greckiego nie zjem, nie znam, nie zrozumiem. Protestują o wolność Palestyny. Łysy by tam postał trochę, poobserwował, co się będzie działo, ale Łysy jest ze swoją piękną żoną i przystojnym synem, więc ich bezpieczeństwo najważniejsze, idziemy dalej. Zresztą nie po to przyjechaliśmy, żeby protesty oglądać. I od razu mówię, jakby coś w komentarzach się pojawiało, ja nie zajmuję się polityką, po prostu sfilmowałem tam przez jakiś czas ten protest. Chciałem Wam pokazać, że takie coś tu jest na Cyprze. Jacyś, no, że są tacy aktywiści, wyrażają swoje zdanie, natomiast no, ja nie wprowadzam polityki w życie mojego kanału. Popatrzcie się, jaka klimatyczna ulica. No, podoba mi się. Przed tym mówiłem, że to wszystko mi przypomina to, co jest we Włoszech i w Hiszpanii, ale na przykład to się różni. To jest zupełnie, to wygląda, jakby to było z piaskowca budowane, no, taki właśnie piaskowy kolor.
Ja szczerze mówiąc nie znam się na budownictwie, ale mi to wygląda na piaskowiec. Tu jakieś sklepy z pamiątkami oczywiście. My idziemy dalej. Szukamy teraz kiberka, a później będziemy szukać tawerny i tam będziemy kosztować. Czemu się kłócicie? No to... Dobra, to idziemy teraz coś zjeść. Najpierw się idziemy wysikać, bo synuś jest wściekły. Polak wściekły, jak chce mu się sikać, a nie może się wysikać. Kurczę, no klimatyczne to jest naprawdę, daje radę. Bardzo mi się podoba. O, shisha tutaj, pan chwali sobie. Tutaj są jeszcze jakieś różne pamiątki. Dynastii. Lecimy dalej, szukamy toalety, co nie jest takie proste, ale widzę, że tawerny generalnie tutaj są, więc gdzieś tutaj się wetniemy pewnie. Ale fajnie, ale ładnie. Mozaika z kamyczków. Fajnie, naprawdę. Podoba mi się. Stara Nikozja, w sensie stara część Nikozji jest fajna, naprawdę. Zobaczcie, jaki fajny budynek. Nie wiem, czemu, ale mi się spodobał. Taka kolorystyka w lekkim różowym zabarwieniu, te okiennice. Tutaj widać, że coś bardzo starego jest. Chyba to już jest demontowane. No i oczywiście koty wszędzie. O, wszędzie są koty na Cyprze. Gdzie się nie poruszysz, są koty. I to takie małe, w ogóle wychudzone. Chyba słabo karmione. No nie ma. Habibi. Syrian food. No Syrian food, Habibi. No, ale do ciebie też mogę Habibi mówić. Znaleźliśmy chyba fajną tawernę. Tutaj właśnie patrzymy teraz na menu. I widać, że te ceny nie są jakoś tam wygórowane. Meze, jest meze. 18 euro per person. To jest naprawdę dobra cena. Wydaje mi się, że właśnie meze to jest właśnie takie cypryjskie żarcie. Składa się tam z kilku kursów. Jakby jakieś przystawki, dań, przed przystawką, coś przez, danie. No, przed przystawką, główne danie. Myślę, że to właśnie weźmiemy. A tawerna wygląda tak, no, tradycyjnie, dużo drewna. Przy takie atmosfera, taki. No fajna atmosfera. I to jest libańska restauracja. Libańska restauracja, no ale mają w menu greckie jedzonko. Dobra, zostaniemy tu chyba. Dostaliśmy kartę. Menu. Będziemy teraz wybierać, ale pewnie weźmiemy to do mezy. Ogólnie fajna atmosferka, taka cisza, spokój, bo na tych innych ulicach tam było bardzo głośno. A tu jest tak cicho, klimatycznie. Okay. Czy to mezy? Czy jest wystarczające dla dwóch osób? Czy to są duże porcje, czy tak, nie? Tak. Zapytamy się, czy jest tam tak. Czyli nie chodzi o oszczędzanie, chodzi o to, żeby nie zostawiać. Żeby nie zostawiać. A nie weźmiemy ze sobą, bo jest za ciepło, że mogłoby się zepsuć, nie? No. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli musisz zamawiać, znaczy jeżeli chcesz zamawiać to mezę, tak mezę się wymawia w ogóle? No tak. No to trzeba zamówić... Minimum jest 2 meze i wtedy dostajesz tam te przystawki, które mówiłem, przed przystawkami, po przystawkach, danie głównie. No zobaczycie zresztą za chwilę, ile tego jest. W każdym razie 18 euro kosztuje jakby jedno meze, 36 i dwie osoby sobie, wydaje mi się, pojedzą. No zresztą przekonamy się zaraz. To jak to meze jest, że po trochu będą coś przynosić? Po trochu, raz wcześniej, że przed przystawką coś, ale nie wiem do końca co. Przystawkę i główne dania. Czyli po prostu będą przynosić i wciskać nas. Jedz. Będą tutaj stać z batem jakimś i jedz, bo przynosimy następne. Mamy się nie najadać tymi chlebkami, pitą, bo później nie jedziesz tego mięsa, głównego dania. Aha. Dobra, zobaczymy. Tak jak wspomniałem, jesteśmy w libańskiej tawernie. Powinniśmy być w typowo greckiej, cypryjskiej. No ale mają tutaj menu greckie i tam gdzieś tam poczytałem w internecie rekomendacje, że jest tutaj dobre jedzenie. To jest na ulicy Solonos Street, bo tam widzę tabliczkę. Tam jest tabliczka Solonos Street. Taka ciasna uliczka, niedaleko jest, zobaczcie, galeria.
Nie wiem, czy tam widać. Libańska knajpa, także mają i libańskie, i greckie żarcie. Myślę, że będzie dobre. Już coś podbiło, już coś wleciało. No to jest jakaś, to jest na pewno jakaś sałatka, no to widać, nie? A to nie mam pojęcia. Chciałbym wam powiedzieć, ale nie mam pojęcia. Pierwszy raz w życiu będę jadł mezę. W każdym razie pachnie super, wygląda super i pewnie będzie smakować super. Popatrzcie, jak się patrzy. Już by zjadła wszystko. No i wleciało teraz reszta. Tutaj są humusy. Tak, tutaj różne humusy. Zaraz to popróbujemy. No właśnie ja spróbuję. Ten różowy. Lekko słodki. Lekko słodki po prostu. On chyba jest z burakiem. I chyba jest z burakiem, bo taki właśnie, no posmak ma buraka. Co to jest taki? Ten biały. To jest biskut. Ten biały smakuje, jakby był z jakichś zmielonych orzeszek. A ten z kolei jogurt. To jest szpinak tutaj. Ten. Ten pomidorowy. A tutaj jest szpinak. Bardzo dobry. Natomiast to takie coś, cokolwiek to jest, to smakuje jak chipsy. Co to tutaj? Jest? Co to jest, mamo? To jest taki chlebek. A tutaj są grzybki jakieś chyba, nie? Nie wiem, co to jest, jeszcze nie próbowałam. A tu chlebek masz. Jakieś grzybki, pita. Bardzo dobre. A tu jest pita. A my nie będziemy cały jeść, zostawimy sobie na... Ten z burakiem jest najsmaczniejszy, najbardziej nam smakuje. Ale tamten też. Na drugim miejscu byłby ten pomidorowy. Kacper próbuje, testuje. Dobre? No i to też, to. A to jest szpinak. Jaka ocena? Co? Thumbs up? Okej. Co, z pomidorami i... Tu jest posiekana kolendra. Albo pietruszka, czy nie wiem. Ja myślę, że jest i kolendra, i pietruszka, pomidory, sałata, ale bardzo dobre to jest. To małe, to nie czosnek. I jeszcze coś takie małe. Nie wiem, co to jest. Może to jest imbir? Te małe takie tutaj kropeczki. To jest barbecue or sweet chili? Nie jest przy dużo tego chleba, tej pity, bo to jest dopiero przystawka i zaraz wleci danie główne. Zapchacie się chlebem i nie zjecie dania głównego. Kolejne składniki meze. Właśnie pan przyniósł. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale zaraz będziemy próbować, będziemy wiedzieć. Próbujemy to najpierw. To jest sos jakiś do tego. Ciasto naleśnikowe? Zapieczone? Ciasto naleśnikowe. Co trzymam na widelcu? Nie mam pojęcia, co to jest. W panierce coś. Ale dobra. A ten sos? Tutaj takie ciasto naleśnikowe. Puste w środku. Po prostu zapieczone. Naleśnikowe. A tutaj pewnie ziemniaczki pieczone. Dokładnie. To ziemniaczki pieczone. Jak oceniasz, Kasper? Okej? Okay? Powiedz. Tutaj pan kolejną rzecz przynosi. Tutaj jest shish kebab z frydeczkami. Thank you. To jest kolejna rzecz do meze. Tutaj mamy... Yes, thank you. Tutaj mamy kolejną rzecz do mezy, jak mówiłem. Tutaj mamy już jakieś mięsko. Powiem wam szczerze mówiąc, że to mięsko, to konkretnie, na które teraz nakierowuję kamerę, wygląda dwuznacznie. No tutaj mamy znowu też... O, spadło mi coś. Tutaj mamy pitę. Tutaj mamy grillowanego pewnie kurczaka. Aha. A tam mamy jeszcze jakieś grillowane grzybki. Do tego jest cytryna. Natomiast jestem bardzo ciekawy. Wezmę to palcami.
Co to jest to? To jest chyba lam, nie wiem. Co to jest, tato? Jest to mięso. Owcze? Owcze mięso. To jest owcze mięso. No. Jest. Smakuje 100 razy lepiej niż wygląda. Ale synchron jest nocy. Co ci smakuje, Kacperku, najbardziej? To jest pysznie. To jest pyszne, tak? Bo to jest mięsko, to jest lamb. Tak? To jest lamb, no. Dziecko? Owieczka, no. Nie, ja nie chcę zjeść ten dziecko. Ale to jest mała owieczka. Dlaczego to? O, Kacperek nie chce zjeść tego, bo mówi, że to jest dziecko. On jest pacyfistą z natury. To jest ten lamb. No, tak się je, no niestety ludzie, Kacperku, zabijają zwierzęta, żeby je zjadać od tysięcy lat. No właśnie. Wiem, że może komuś to się wydawać niehumanitarne, kontrowersyjne, no ale tak jest od tysięcy lat. No i tak jak mówiłem, bardzo dobre. Smakuje ci ten lamb? Bardzo. I ta pita? Jeszcze jest pita do tego. Mhm. I jeszcze są kawałeczki kurczaka do tego, no. Ta pita z sosem pomidorowym, pierwsza klasa. Tutaj mieliśmy właśnie owieczkę, lamba, tak jak mówiłem wcześniej, ale tu mamy jeszcze kawałki baraniny. Jest rewelacyjna. Rozpływa się w ustach, jest miazga. Już mogę teraz powiedzieć, że zamówicie dwa meze i dostajecie tyle tego wszystkiego. My to jemy w dwójkę, bo Kacper sobie wziął shish kebab. I my w dwójkę tego nie zjemy wszystkiego. 36 euro wyjdzie za mezę. I w dwójkę nie zjemy. Nie damy rady. Już jesteśmy zapchani. To jest jedynie dla dwóch takich wielkich chłopów. Dużo większych niż ja. Bo tutaj o, nie ma co. Najzabawniejszą rzeczą dla Łysego i jego pięknej rodziny jest to, że nie wiadomo, co pierwsze tykać. Chciałoby się wszystko jeść. Wszystko naraz. Mieszamy. No i tak dużo jest tego, szkoda to zostawić, także już wpychamy na siłę. Jesteś już full? Nie. Dasz radę jeszcze? Je na równi z nami. Dałem. A ma 15 lat. A bym powiedział nawet, że wie, że więcej ode mnie zjada. Jest szczupły, ma kaloryfer. Teraz się popsuła jakość, bo jest już ciemno, jest godzina 17:30, ale jest już ciemno, już jest po zachodzie słońca. Zobaczcie, bardzo wcześnie zachód słońca, jest takie dziwne uczucie, bo jest ciepło, nadal jest 25 albo 26 stopni. O godzinie 16:45 zaczęło zachodzić słońce, teraz 17:30, jak mówiłem, no już całkowicie jest ciemno. No ale lecimy dalej. Teraz wracając do tego meze. Zapłaciliśmy za dwa meze 36 funtów, shish kebab 10, jakie funtów, euro, 36 euro, shish kebab 10 euro, czyli w sumie 46 euro, a sami widzieliście, ile tego na stole było, nie mogliśmy tego zjeść, niestety musiał on pozabierać resztę. Także no, można całkiem niedrogo jeść, tylko omijać restaurację, a chodzić do takich tawern. Tak nam też polecano. W restauracjach byłoby o 50% drożej, co najmniej. Idziemy sobie jakąś randomową uliczką tutaj w centrum Nikozji. Jak sami widzicie, tu jakiś jest sklep z tekstyliami. Fajne sukienki. Ruch cały czas, pełno ludzi. No fajnie ogólnie, ładnie, podoba mi się tutaj. Już powtarzam to któryś raz z kolei. Idziemy teraz pod granicę turecką. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Nikozję na pół, mniej więcej na pół, przecina granica właśnie cypryjsko-turecka. Czyli część Nikozji jest tak samo jak ta Famagusta, o której nagrałem film. Mogliście oglądać dwa filmy wcześniej, czy tam jeden film wcześniej. Zachęcam w ogóle do obejrzenia tego filmu z Famagusty, z opuszczonego miasta, największego opuszczonego miasta na świecie, tak zwanego Ghost Town, miasto duchów. Do czego ja to zmierzam? No i tam ta Famagusta była całkowicie po stronie tureckiej, natomiast Nikozja, czyli stolica Cypru, jest na granicy cypryjsko-tureckiej. Idziemy właśnie pod tą granicę zobaczyć, no bo to taka atrakcja turystyczna. Tutaj widać, że jest jedna z takich głównych ulic, najwięcej ludzi, oświetlone fajnie. No taki jest ten Cypr, nie?
taki cypryjski, wydaje mi się. Stare miasto, fajne, podoba mi się. Teraz jesteśmy jeszcze po stronie greckiej, ale tam, jak widzicie tą siatkę, to ogrodzenie, tam już jest strona turecka. No ja już tam nie będę raczej kręcił, bo tam jest jakiś strażnik, tam jest wieżyczka, więc na pewno mi nie wolno kręcić. Ale to jest ciekawe, nie? Zobaczcie, tam już jest strona turecka. Starsi widzowie pewnie pamiętają, że w Berlinie kiedyś był mur dzielący miasto mniej więcej na pół. Młodsi, co najwyżej z opowiadań. No i tu jest właśnie ten mur też. On przebiega przez środek Nikozji ponoć. Czego spodziewałaś się po stolicy? Nie wiem, myślałam, że... Nie wiem, myślałam, że jest trochę bogatsza. Czy będą tu drapacze chmury? Może nie aż tak, ale jest tak bardzo stary. A ja bym się właśnie przewrócił teraz. Przechodziliśmy przed chwilą znowu koło muru granicznego i tam stał żołnierz z palcem na spuście. O, zobaczcie. Tam właśnie za mną jest granica turecka. Tak, no, dyskretnie staram się wam pokazać. No, można sobie normalnie bez problemu przejść, paszport tylko pokazać. Obywatele Unii Europejskiej tylko paszport i przechodzimy normalnie. No ciekawe, takie dziwne. Środek miasta, mur, no tak jak mówiłem, w Berlinie kiedyś był mur, teraz nadal jest mur tutaj na Cyprze. Po jednej stronie jesteście w Grecji, robicie parę kroków, jesteście w Turcji. Szkoda, że ludzie nadal nie mogą się wyzbyć takich konfliktów, jakoś się dogadać, no ale taki już jest człowiek. Okazało się, że mamy paszporty przy sobie, zdecydowaliśmy się przejść na stronę turecką. Także za parę sekund widzimy się na stronie tureckiej. No i jesteśmy po stronie tureckiej. Przeszliśmy na drugą stronę, sprawdzenie paszportów. W zasadzie nie popatrzył na te paszporty, tylko przyłożył do jakiegoś skanera. Także jesteśmy w Turcji, nic się nie zmieniło. Nadal piękne, stare uliczki, ciasne. Fajna architektura. Tego podobno taniej w sklepach. Więc może tutaj coś jeszcze wszamiemy. Coś na słodko teraz oczywiście. Niby to samo miasto i tak naprawdę kilka metrów dalej, ale powiem wam szczerze mówiąc, że jest zupełnie inny klimat, taki właśnie turecki. Jak ktoś był w Turcji, to wie, o co chodzi. Muzyka turecka, tureckie gęby oczywiście, uśmiechnięte. A tu jest coś ciekawego. Ichniejsze desery. Coś sobie kupię. Zobaczcie, tureckie desery. Ale wybór, przepraszam. Mam gębę pełną żarcia. Coś sobie weźmiemy, popróbujemy. Aha. Okej. Mm-hmm. Long time. We'll buy it something. No. Peter, bueno, is okay. I can do final selection if you like. Okay. Mm-hmm. Which yes. Size box you like, you can choose. Box? Nie, nie potrzebuję boxu. Proszę, no, bez boxu. Maybe. Mm-hmm. Dobra, no. How much is by weight? Lukuma, jak dobrze zrozumiałem. Tak to się nazywa? Różne ma smaki, Kinder Bueno, jakiś borówkowy, jakieś jagody leśne, czekoladowe. No przepyszne to jest. Właśnie dał nam popróbować pan, rewelacja. O, może zostawimy trochę też do tego. Aha, mhm. Okej. Pan nam tutaj zrobi miks tego wszystkiego, zapakuje nam box. Taki box, jak tutaj widzicie, tej wielkości mniej więcej. Mieszankę nam taką zrobi. I to będzie kosztować 30 euro. Nie wiem, no może cena nie jest najniższa, ale to będzie taka duża mieszanka, no taka pamiątka z Turcji. Być w Turcji i nie spróbować tych ichniejszych deserów? Myślę, że trzeba spróbować. Patrzcie się na to, jakiś taki duży kawał czegoś w galarecie jakby. Różne tam pistacje, orzechy są. I oni to krają. Kurze, fajne.
No właśnie, mniej więcej takiej wielkości ten boks będzie, za 30 euro, 1 kg. Tanio nie jest, ale tak jak mówiłem, ale warto, warto popróbować. How you call it? Bazooka? Bazooka? This is mixed fruits, everything inside, hazelnut, pistachio, walnuts, almonds, everything, and mixed fruits. And jelly? Without sugar. And jelly. Marshmallow. Mmm, mmm. Like... You wanna try that? No. Mm-hmm. Get some energy, man. Okay, Kasper? I don't need it. It's hanging on much. I'm only waiting. I believe I can, man. Okay. Have a nice evening, my friend. Taka ciekawostka. Kupiliśmy teraz po tej stronie tureckiej dwie wody mineralne. Zapłaciliśmy 80 eurocentów, czyli nawet niecałe euro za dwie wody. A tam kilkadziesiąt metrów dalej, po stronie cypryjskiej, dwie wody kosztują 2,60. Czyli ile mamy? 3 razy taniej po stronie tureckiej. Właśnie komentujemy z żoną Łysego, że po stronie tureckiej czujemy się o wiele lepiej. No. Jest tutaj taka fajniejsza atmosfera, ludzie są weselsi. Lubimy ten klimacik. Lubimy ten klimacik. Byliśmy w Turcji 3 razy, to wiemy, o co chodzi. Kto był, to też wie, o co chodzi. No, ludzie są weselsi. Życie tutaj jest takie, no, takie ciekawsze. Uśmiechnięci i w ogóle tacy jacyś przyjaźni. A po stronie cypryjskiej, no nie to, żebym narzekał na Cypryjczyków, ale mało tych uśmiechów tam jest i jest jakoś tak bardziej europejsko, właśnie, tak bardziej uniowo europejsko. W ogóle warto tu przejść na stronę turecką, popatrzcie się, taki zestaw kebabowy 6 euro, co po stronie cypryjskiej jest minimum 10. Więc nie chodzi tutaj o oszczędność, no ale jak jecie na przykład codziennie na mieście, tu 4 euro, tam 5 euro, tam 10 i można zaoszczędzić trochę. Łysy wie, co mówi, uwierzcie. Słuchajcie. Nawoływanie do modlitwy. Nawołują do modlitwy, wiesz? No. To jest generalnie najstarsza budowla na Cyprze, na całym Cyprze, z tego co udało mi się wyczytać. Pewnie nie wymówię tego dobrze, no bo nie znam niestety tureckiego. Ale to się jakoś nazywa tak Bujuk Han. No, wyświetla wam się teraz na ekranie. To zostało wybudowane w 1576 roku. I to służyło jako taki budynek do zjazdu handlarzy. Handlarze średniowieczni. No, wtedy, w tych czasach tutaj przyjeżdżali, handlowali. I to nadal funkcjonuje jako miejsce handlu. Tu nadal ludzie sprzedają różne swoje rzeczy. Zbudowane jest to z piaskowca. Jak zresztą bardzo dużo rzeczy na Cyprze. Kurczę, mi to tak się kojarzy z krakowskimi sukiennicami trochę. Kawałek historii. Właśnie to jest to, co Łysy lubi. Historię, archeologię. To jest dla mnie po prostu must see zawsze w każdej podróży. No plus oczywiście podziwianie natury, ale nie takiej natury, jak myślicie. Znaczy takiej też. To nie jest chyba do huśtania się, tylko usiąść sobie i fotkę pyknąć. Chcesz foto? Zrobimy młodemu, przystojnemu synowi foto. Nie ma jak w ciągu pół godziny zaliczyć dwa kraje. No, a ja już kończę ten film. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to proszę o suba i like. Dzięki, że obejrzeliście i nie zdążyliśmy po wszystkiego popróbować, dlatego jeszcze będziemy w następnym filmie znowu robić gastrotrip, między innymi. Także już zapraszam na następny film, bo jeszcze będzie kilka filmów z Cypru. Tak po prostu wygląda granica w środku miasta.